Lew drapieżnik. Lew jest największym drapieżnikiem z rodziny kotów. Stada lwów zamieszkują sawannę Afryki. Stado, rodzina, składa się z jednego samca, kilku samic i do kilkunastu młodych. Lwy wspaniale pływają, umieją wspinać się po drzewach. Są bardzo silne i zręczne, tak, że rzadko które zwierzę może być dla nich przeciwnikiem. Jedynie krokodyl jest niebezpieczny i to tylko w wodzie. Ciężarna samica oddala się od stada i gdziekolwiek w pobliżu wody rodzi 2 do 6 sztuk młodych. Karmi je mlekiem, a potem upolowaną przez siebie zwierzyną. Głównym wrogiem małych lwiątek są hieny. Po 3 miesiącach samica wraca z dziećmi do stada. Lwy są bardzo wyrozumiałymi ojcami. Lubią bawić się ze swymi dziećmi i cierpliwie znoszą ich psoty. W 3 roku życia samcom zaczyna wyrastać grzywa. Młode lwy stają się samodzielne dopiero po 3 latach, ponieważ sztuka polowania jest bardzo trudna i długo trzeba się jej uczyć. Lwy polują zespołowo i tylko dla zaspokojenia głodu. Południe. Lwia rodzina skryła się przed prażącym słońcem w cień skał. Głód zmusza lwy do wyjścia na łowy. Po drodze z łatwością pokonują głęboki wąwóz oraz rzekę, czego nie potrafiłby zrobić żaden z drapieżnych kotów. Opodal płynącego stada wynurza się krokodyl. Walka z krokodylem w wodzie jest niebezpieczna. Lwy uciekają w popłochu. Natomiast w sawannie Afryki lew czuje swą siłę i zręczność. Donośnym rykiem, tuż po zachodzie słońca, król zwierząt oznajmia swe panowanie. Lwica opuściła swe stado, by w ustronnym miejscu, niedaleko wody, wydać na świat 3 małe, puszyste lwiątka. Gdy lewki są już większe, nie wystarcza im samo mleko. Matka musiała wyruszyć na polowanie. A tymczasem lwiątkom grozi niebezpieczeństwo. Do opuszczonych dzieci skrada się hiena. Tym razem lwica wróciła w porę. Małe lwiątka są ocalone. Z radością witają powracającą matkę i łakomie rzucają się na smaczny kąsek. Po 3 miesiącach matka przyprowadza swe dzieci do stada. W zabawach lwiątek uczestniczy ojciec. Lewki lubią bawić się jego puszystym ogonem. Lew jest cierpliwy i wyrozumiały. Nie czyni im nic złego. Wywraca je i turla łapą. Równocześnie młode lwy przysposabiane są do samodzielnego życia. Wyruszają na pierwsze polowanie. Koziołek w porę spostrzega grożące mu niebezpieczeństwo. Pierwsza lekcja polowania zakończyła się niepowodzeniem. Sztuka polowania jest bardzo trudna i długo trzeba się jej uczyć. Mmm,